Siemano Szebeki, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym grup osprzętowych. Mówiliśmy wczoraj jeszcze o grupie Shimano Tournei i Tournei TX. Myślę, że wielu z Was było zaskoczonych, że nie ma czegoś takiego jak grupa Shimano Seas, albo że chyba w praktyce nie istnieją rowery na pełnej grupie Shimano Tournei, które znacznie przewyższałyby jakością i przyjemnością jazdy rowery poniżej 1000 zł, które mają tylko przerzutki albo przerzutkę tylną Shimano Tournei, manetki i może tam jeszcze wolnobieg czy kasetę. Ostatnio mówiłem o tym, że grupa Shimano Tournei TX jest dosyć fajnym usprawnieniem w stosunku do Tourneia. Tam mamy system Hyperdrive, mamy mechaniczny hamulec starczowy i mamy 8-rzędową kasetę, więc to był mój tip na tamtym poziomie cenowym. Dzisiaj mówimy o sprzęcie Shimano Altus i Acera. Co ciekawe, ten sprzęt występuje też jakby w dwóch wersjach. Tutaj mamy wersję 8-rzędową, zaraz będzie wersja 9-rzędowa. O grupie 8-rzędowej nie będę mówił dużo, ponieważ moim zdaniem warto pominąć, jeżeli myślicie o zakupie jakiegoś osprzętu do swojego roweru, dlatego że tutaj się nic szczególnego nie pojawia. Mamy tutaj vibrake'i, mamy hamulec tarczowy mechaniczny, to co w Tournei TX, znaczy nie ten sam, ale nic szczególnie jakby tu nowego się nie pojawia. Mamy 8-7-rzędowe kasety tutaj. Mamy system Hyperdrive, który jest też w Tourneiu dostępny. I w zasadzie tyle. Tak wygląda. No, mamy te przerzutki, które po prostu inaczej wyglądają. Tutaj mamy system Smart Cage, to się tak nazywa. Smart Cage, czyli większe kółeczka przerzutki, które pozwalają zastosowanie krótszego prowadnika przerzutki, czyli tej części tutaj. Dzięki czemu Shimano pisze, że nie będzie tak zahaczała ta przerzutka o przeszkody w terenie. Z drugiej strony Shimano pisze, nie jest do zaawansowanej jazdy w terenie. Kto niezaawansowanie w terenie jeździ tak, żeby mógł przerzutką walić o jakieś przeszkody, to nie wiem, w każdym razie coś takiego jest, ale w Shimano Tournei TX też istnieją wersje przerzutek tak zwanych Smart Cage. Czy to jest jakiś super smart? Nie wiadomo, bo w wyższych grupach już to nie istnieje, istnieje tylko tutaj. Cały czas mamy support na kwadrat. No i tutaj są nasze kasety 8-rzędowe. No i tyle. Nie mam tutaj nic więcej Wam jakiegoś ekscytującego do powiedzenia. Mamy ten system Optical Gear Display, czyli optyczny wskaźnik biegu, który już też jest w Tourneiu. No i tyle. I zostawiamy tą grupę, ale tutaj zaraz się pojawiają rzeczy, które już bym chciał Wam polecić. Zacznijmy od Altusa. Gdzie jesteś, mój Altusiku? To będzie chyba o tutaj. Dobrze. Jeżeli chodzi o Altus, mamy tutaj już grupę 9-rzędową, czyli mamy system, który Shimano nazywa Mega 9. Mega 9, no po prostu mamy jedno przełożenie więcej na kasecie tylnej. Mamy vibrake'i i mamy już hydrauliczny hamulec tarczowy, czyli po raz pierwszy się tutaj pojawia hamulec tarczowy hydrauliczny. Tak wyglądają chociażby manetki. Oczywiście mogą występować w połączeniu z klamką hamulcową, mogą występować jako odrębne manetki. Mamy też różne typy przerzutek. No i tutaj ta przerzutka tylna już nabiera takiego wyglądu trochę przypominającego nam przerzutki z systemem Shadow, ale nie jest to system Shadow. Bardzo ładna korba. Moim zdaniem w ogóle mechanizmy korbowe od Tourneia już zaczynające się są ładne. Mogą być z osłonką, mogą być bez. I tyle. Czyli mamy tutaj jeden dodatkowy bieg i mamy opcję hamulca tarczowego. Nie rozdrabniam się tutaj, ponieważ chcę Wam pokazać Acerę. I Acera moim zdaniem jest świetnym osprzętem. Naprawdę, i to będzie kolejna grupa sprzętowa, którą bardzo Wam polecam ze względu na to, ile tutaj się pojawia fajnych rzeczy. Mamy system Mega 9 Lite. Mega 9 Lite oznacza również 9 przełożeń tylnej kasety, ale takie zestawienie tych przełożeń, taka budowa tego napędu, żeby pasował do różnych rozmiarów kół. Mamy oczywiście już też hydrauliczne hamulce tarczowe, bo one pojawiły się już w Altusie. Proszę bardzo, tak wyglądają same manetki, tak wyglądają manetki z klamkami, tak wygląda zacisk hamulca tarczowego hydraulicznego dedykowany do grupy Acera. No i to, co tu bardzo Wam chcę pokazać, to są dwie rzeczy. Pierwsza,
To jest system Octalink. Zobaczcie sobie do mojego odcinka na temat różnych wkładów supportu. Wpiszcie sobie wkłady supportu albo rodzaje wkładów supportu, chyba Shybike albo bez Shybike i będziecie mieli porównanie. Tutaj mamy wkład supportu, którego oś jest pusta w środku. Na jej końcach mamy taki wielowypust, na który nakładają się ramiona korby. Łatwiej korbę ściągnąć, lżejsze to połączenie. Są osoby, które narzekają na Octalinka tak samo, jak są osoby, które narzekają na system na kwadrat. Natomiast ten system już jest lżejszy. Moim zdaniem duża poprawa w stosunku do systemu starego, ciężkiego, i mocno blokującego się na kwadrat. Więc fajne usprawnienie, system Octalink będzie dostępny od osprzętu Acera 9-rzędowego, nie 8, ale 9-rzędowego. I tutaj coś, nad czym również bardzo by mi zależało, to jest tylna przerzutka w systemie Shadow. To nie jest jeszcze Shadow Plus, czyli nie mamy tutaj sprzęgiełka w naszym pantografie, ale mamy przerzutkę, która raz, że ma niższy profil i nie będzie nam tak uderzała o ramę, a z drugiej strony ma mocną sprężynę, która też zapobiega, zmniejsza, minimalizuje uderzanie łańcucha, latanie łańcucha w górę i w dół. Więc grupa Shimano Acera 9-rzędowa to będzie mój kolejny typ do osprzętów w rowerze. Naprawdę ktoś, kto posiadałby pełną grupę albo w większości, albo mieszaną może z innymi komponentami, bo jeszcze Wam powiem, co wyżej mi się też bardzo podoba, to będzie absolutnie wystarczające, świetnie działające. Oczywiście są osoby, które mówią, że chociażby manetki niższych grup, że one są inaczej wykonane, nie chodzą tak fajnie, albo gdzieś tam mają jakieś takie ostre krawędzie, niektórzy też na to narzekają. Owszem, to wykonanie może być też troszeczkę inne, natomiast tutaj nie ma to wpływu na jakieś gorsze przerzucanie. Moim zdaniem ten system 3x9 będzie nam przerzucał świetnie, da nam możliwości naprawdę jazdy w rozmaitych warunkach. Mamy 3 przełożenia z przodu, 9 przełożeń z tyłu i moim zdaniem niczego więcej tutaj nie trzeba. Czyli największe usprawnienia w tej grupie to jest tylna przerzutka w systemie Shimano Shadow oraz mechanizm korbowy w systemie Octalink. No i mamy tutaj już też dedykowany hamulec tarczowy hydrauliczny właśnie dla grupy Acera. To jest właśnie mój typ i na tym etapie jest to jakby kolejna rzecz, którą Wam bardzo, bardzo polecam. W następnym odcinku, w przyszłym tygodniu będziemy mówić o grupie Shimano Alivio. Wszystkich tych, którzy jeżdżą na osprzęcie Acera i Altus, zachęcam do wypowiedzi w komentarzach, ile to wytrzymuje. Mamy tutaj wciąż stalowy napęd, który będzie też wytrzymały. Moim zdaniem super sprawa, a pieniądze nieporównanie niższe do tych już powyżej, powiedzmy, średniego poziomu grup szymanowskich. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Dajcie mi znać, czy ta tematyka Was interesuje, czy też nie interesuje. A my widzimy się już jutro. Majowy weekend, treningowy weekend z Shybike'iem koniecznie. Bądźcie z nami na naszym kanale i do zobaczyska. Cześć!